jak najszybciej pokonać Mewtwo. Mewtwo powraca na rajdy dzisiaj, od godziny 10. Jak najszybciej go pokonać? Wiem, że było już mnóstwo poradników na ten temat, bo parę razy oczywiście Mewtwo już był na rajdach, ale dzisiaj z naszymi mega ewolucjami, nowymi Pokemonami zrobimy sobie to po raz kolejny. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić, zapraszam na odcinek. Także moi drodzy, najpierw powiemy sobie o 100% IV, ale jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, jesteś tutaj nowy, zachęcam Cię oczywiście do zasubskrybowania i wciśnięcia tego czerwonego przycisku na dole, żeby on był szary, dzwoneczek, żeby być oczywiście na bieżąco i łapeczka w górę, jeżeli podobał Ci się ten odcinek i przydał Ci się ten poradnik. A jeśli chciałbyś rajdować ze mną na rajdach, możesz zostać moim wspierającym. Wtedy oczywiście dodam Cię do znajomych i będziemy mogli rajdować razem Mewtwo, czy też inne później legendarne jajka. Wysyłają mi rajda na Groudona, jeszcze nie mam Shundo, może się uda tym razem. Także wejdę sobie tutaj do środka. Ok, także jeśli chodzi o 100% IV Mewtwo, to bez boosta, bez boosta, 2387 to jest 100% IV Mewtwo. Bez boosta, Mewtwo jest typem tylko i wyłącznie typu psychicznego, więc będzie miał boosta przy pogodzie windy, tylko i wyłącznie. Więc jeżeli będziecie mieli pogodę windy, to 100% IV wtedy będzie 2984. 2387, 2984 to jest CP, jakiego szukacie, żeby złapać oczywiście 100% IV Pokemona, jakim jest Mewtwo. Teraz przejdźmy sobie do kontr, jak najszybciej oczywiście pokonać tutaj Mewtwo. A no i zanim przejdziemy sobie do kontr, wiele osób pytało mnie na live'ach, czy też w komentarzach pod odcinkami w tym ogłoszeniu o tym, że przychodzi Mewtwo. Mamy moveset przez pierwszy tydzień od 16 chyba do 22 albo 3. Mamy moveset Shadow Ball, jeżeli złapiemy Mewtwo, a później od 23 do 1 lipca będziemy mieli Mewtwo z Psystrike'iem. Który lepszy? Nie wiem, czy to jest pytanie po prostu, którego lepiej robić. No lepiej robić wszystkie, tak? Elite Charge czy Jemką możemy po prostu sobie dodać nowy atak. No ale jeśli ktoś pyta, który moveset jest lepszy, tak? Czy Shadow Ball, czy Psystrike, to moim zdaniem Psystrike. Psystrike oczywiście no, jest typu psychicznego, więc Mewtwo uderza ze stabem, tak? Czyli same attack, tak? Jakoś coś takiego było. Nie pamiętam, jak to dokładnie się mówi, no ale Shadow Ball po prostu no, jest kozak, ale no, nie ma tego bonusu dodatkowego przez to, że Mewtwo nie jest typem duch. No nie jest duchem, tak? Nie jest duchem, jest typem psychicznym, więc Psystrike będzie zadawał lepszy damage niż Shadow Ball, ale no w niektórych sytuacjach, oczywiście tak jak tutaj na przykład możemy zobaczyć za chwileczkę w kontrach, Shadow Ball też jest kontrą właśnie na Mewtwo. Także przejdźmy sobie do kontr teraz. Także na pierwszej infografice macie tutaj wszystko, czyli mega ewolucje, Shadow Pokemony, legendarne Pokemony i mityczne Pokemony. Później oczywiście zobaczymy, jak to wygląda w sensie bez Shadow, bez legend, no bo oczywiście no nie każdy no mógł sobie na to pozwolić, czy rajdować, czy złapać, może jest nowym graczem oczywiście. Także na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o Pokémony Shadow, mamy Mega Gengara, w sensie Shadow, no najlepsze kontry oczywiście. Mega Gengar na pierwszym miejscu, Shadow Claw, Shadow Ball, na drugim mamy Psycho Cut, Shadow Ball, Mewtwo, to jest oczywiście Legacy Moveset i Mewtwo no, w wersji Shadow, tak? Jeżeli oczyściliście swojego Mewtwo, please, nie róbcie, nie oczyszczajcie legend, bo one nawet mając zero ataku robią większy damage niż zwykły Pokémon nie Shadow, tak? Także na trzecim miejscu mamy Mega Houndooma, później mamy Mega Gyarados'a, Chandelure, Mega Absol, Giratina Origin, Shadow Weavile, Shadow Tyranitar, Hoopa Unbound, Darkrai i Hoopa tutaj no zwykły. Także no to jest 12 Pokémonów, które no są najlepszymi kontrami. Jeżeli oczywiście macie możliwość dogadania się ze znajomymi, no to lepiej, żebyście boostowali i macie większość Pokémonów, które zadają typ duch, tak? Czyli no to lepiej używać tutaj Mega Gengara, żeby nie było, że Mega Houndoom nic nie boostuje, tak? Bo wszyscy używają Giratina Origin. Albo no jeżeli wszyscy będziecie używać Tyranitarów z movesetem mrocznym,
to no to wtedy właśnie Mega Houndoom spoko, ale no to właśnie lepiej tutaj używać Mega Gengara. Jeśli was jest mniej osób, nie musicie od razu oczywiście wszyscy rzucić się na Mega Gengarem w jednym, oczywiście na pierwszym miejscu, tylko po prostu jeżeli was jest piątka, ktoś ma na pierwszym miejscu Mega Gengara, reszta bije duchami. Ktoś, jak pada pierwszy Pokémon, wchodzicie, druga osoba po prostu wchodzi drugim Mega Gengarem i boostuje wszystkich innych. I tak samo przy trzecim Pokémonie boostuje innych Mega Gengar. Tak, żeby po prostu cały czas ten Mega Boost był dla naszych znajomych. Także no, to są najlepsze 12 kontr, jeśli macie tutaj Pokémony. Oczywiście zrobione na, to są na 40 levelu. Także no, z Mega Gengarem, tutaj z Mewtwo Shadow mamy 503 sekundy. Także no na pewno do zrobienia duo, na pewno. Ale teraz jeśli chodzi o moveset, pamiętajcie, uważajcie na Focus Blast i tutaj Pokémony typu mrocznego, tak? No bo to pewnie będzie one shot, nie? No, także jeśli chodzi o Pokémony no Shadow, tak? No bo no nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby wymaksować Shadow Pokémony, no bo no kosztują one bardzo, bardzo dużo Stardusta. Także tutaj no dużo się nie zmienia. Mamy Mega Gengara, Mega Houndoom, Mega Gyarados, Chandelure, Mega Absol, Giratina Origin, Hoopa Unbound, Darkrai, Hoopa i tu nam skakuje na 10 miejsce Mewtwo z Shadow Ballem zwykły. Później mamy Yveltala z movesetem Snarl i Dark Pulse i Hydreigona. Hydreigon przyszły nasze Community Day w tym miesiącu, więc jeśli jeszcze będziemy oczywiście mogli używać w późniejszym czasie po Community Day, jeśli zrobicie go, no wymaksujecie albo zrobicie na 40 level Hydreigona, będziecie mogli w późniejszym czasie używać. A może właśnie ten atak będzie lepszy niż ten Dark Pulse, nie? No właśnie. Jeśli chodzi o nielegendy, tak? No bo też no mamy też sporo graczy nowych, którzy oczywiście no nie grali, powiedzmy jak był, nie wiem, Darkrai albo jak był Mewtwo z Shadow Ballem czy coś, więc tutaj jeśli chodzi o to, no to mamy Mega Gengara, no, no te Mega Ewolucje naprawdę są bardzo dobre, no i boostują wszystkich znajomych tutaj, znaczy no ten sam oczywiście atak tego typu, który jest oczywiście dany Mega, dana Mega Ewolucja, tak? Więc mamy Mega Gengar, Mega Houndoom, Mega Gyarados, Chandelure, Mega Absol, Hydreigon, Weavile z movesetem Snarl i Foul Play nielodowym. Później mamy Gengara, Shadow Claw, Shadow Ball, Mega Bedrill, Bug Bites i Excizor. Później mamy Tyrka, Houndooma i Trevenanta. Także to jeśli chodzi o Pokémony, które oczywiście no, no nie są legendami, tak? No jeśli oczywiście, powinniście mieć jakiegoś tam Darkraja czy coś, więc nawet Darkraj z takim dobrym movesetem mrocznym będzie zadawał dobry oczywiście damage. Także to jeśli chodzi o kontry, jak go najszybciej pokonać, no myślę, że trzy osoby, no ja go robiłem w piątkę, skończyliśmy na chyba 200 sekund albo coś w tym stylu, bo tutaj znajomi mnie z Japonii zapraszali. Więc no 3,50 levele spoko, myślę, że 5-6 takich leveli przed 40 na spokojnie wystarczą, żeby tutaj pokonać naszego Mewtwo. Także pamiętajcie, 2387 100% IV bez boosta, a 2984 jeśli będziecie mieli pogodę windy, to wtedy to będzie setka na buście. Życzę wam oczywiście jak najwięcej shiny, tak, bo oczywiście no mamy tutaj możliwość shiny. No a ja mam nadzieję na Shundo. Chociaż to niedługo się dowiecie. Także z mojej strony to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i przydał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał i widzimy się w następnym odcinku. Albo live'ie. Do zobaczenia. Cześć.